tak w dużym skrócie, na pewno dużo emocji. Można powiedzieć, co set, zmiana zmiana prowadzącego zespołu. Końcówka była kontrolowana przez nas. Cieszę się ogromnie z tego, że mimo problemów w drużynie zdrowotnych wybrnęliśmy z tego i wygraliśmy to ciężkie spotkanie, bo zespół z Radomia jest naprawdę mocnym zespołem i jest to taki zespół, który może grać każdym zawodnikiem. I tak naprawdę bardzo dobrze dzisiaj zagrywali. W sumie nie mieli nic do stracenia, więc musieli. Wychodziło im to i mieliśmy momentami tam delikatne problemy, ale jeżeli miałbym tak w skrócie podkreślić, to zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Wiadomo, zawsze może być lepiej, no ale stres i to, że pierwszy raz gram na takim poziomie, no to wiadomo. Ciężko na pewno było, Radom postawił bardzo ciężkie warunki i pokazali kawał dobrej siatkówki, my walczyliśmy, byliśmy dzisiaj bez dwóch nominalnych rozgrywających i szacun dla Wiktora, jak zagrał, bo naprawdę dał radę i jak na debiut to pokazał, że nie pękł i w przyszłości może grać na pewno dobrze, jeżeli będzie ciężko pracował. A my cieszymy się, że tak to wszystko się skończyło, bo mieliśmy swoje problemy, ale wszyscy na boisku, chyba dzisiaj byli dużo zawodników, wszyscy co byli w stanie i każdy pomógł, więc jako drużyna spisaliśmy się dobrze. Wiadomo, stresowałem się i jakby nie zawsze byłem dokładny, precyzyjny i nie wszystko wychodziło, no ale wiadomo, jestem jeszcze młody, popełniam błędy i chłopaki mi bardzo w tym pomogli, bo nie cisnęli mnie, tylko wspierali cały czas do końca meczu no i wygraliśmy 3-2. Szacun dla Wiktora, naprawdę, ja mówiłem mu w szatni, że w niego bardzo wierzę i pokazuje u nas na treningu, że naprawdę gra dobrą siatkówkę, widać, że się stara chłopak i każdy był w jego miejscu, więc trzeba go wspierać, trzeba go dopingować i naprawdę szacun, że wyszedł dzisiaj i zagrał naprawdę dobre spotkanie, bo może i graliśmy na wysokiej piłce, ale wszystkie piłki były, można rzec, że perfekcyjnie dogrywane do siatki, więc naprawdę super zagrał Wiktor i trzeba go pochwalić. Kiedyś zawsze miałem właśnie problem z tym spokojem, gotowałem się strasznie i denerwowałem po nieoddanej akcji, no staram się nad tym pracować i to jest u mnie kluczowe, jakby na ten moment. Możemy tą porażkę potraktować w taki sposób, że no nie wykorzystaliśmy swojej szansy, mogliśmy tutaj wygrać 3-1, 3-0. Jednak no, przeciwnik był ciut lepszy, ale jeden punkt cieszy, przyda nam się i myślę, że będzie na pewno, to jest dobry prognostyk na najbliższy mecz, na kolejne mecze, które też będą ciężkie. Uważam, że szkoda, że przegraliśmy.